Witam was tutaj, cześć, trzymaj wznosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. I tu od razu podaję na początku odcinka plan na najbliższy tydzień. W poniedziałek prawdopodobnie pojawi się kolejny odcinek z tych miast. We wtorek, prawdopodobnie gdzieś koło północy, północ 30, pojawi się materiał na temat nowego dodatku Naturalizacja, ponieważ to będzie już 15 maja. Jeśli się nie pojawi, materiał również się pojawi, ale pewnie jakoś bardziej później. No, w godzinach już takich bardziej odpowiednich. No i jeśli dodatek się pojawi, no to w środę, czy pewnie się pojawi kolejny odcinek z tego miasta, gdzie będziemy robić schrony. No i za tydzień pojawi się live, w którym nastąpi tutaj kompletna destrukcja. Ale to oczywiście, przypominam, jeżeli się nie pojawi dodatek, najwyżej będzie to ten cały plan przesunięty o tydzień. Dobrze, zaczynamy. No ja nie mogę, co ten samochód zrobił? Dobrze, tylko dobrze, że może tego nawet nie widzieliście. Ten samochód, ja pokażę wam, jedzie stąd i tu sobie zawrócił. Przepraszam bardzo, to, no co to ma być? To nie jest miejsce do zeznania. Swoją drogą, mało kto korzysta z tej drogi. I się zastanawiam, szczerze powiedziawszy, tego nie zmienimy na wjazd. I w drugą stronę. Może będzie więcej ludzi z tego korzystać, mam taką nadzieję. Dobrze, tak, przed chwilą był jeszcze popyt, więc spokojnie z popytem jest dobrze. No i tak jak mówiłem, zostały nam dwa odcinki, licząc dzisiejszy na taką ogólną rozbudowę. Także, więc, bym chciał na pewno zrobić tutaj tą dzielnicę. Tylko jakbyśmy ją tu zrobili. No i oczywiście ludzi będziemy cały czas tu wysyłać. Może jakiś transport tutaj dzisiaj... No nie wiem, mamy jeszcze dwa odcinki, więc zobaczymy. Tak, tutaj to miejsce na to na pewno jeszcze zostanie puste, luźne. Tutaj te drogi też raczej nie zajmiemy się nimi w najbliższym czasie. Tu jest ta dwójka i pewnie też się nią zbytnio nie zajmiemy. Tak, tutaj jest te lagowo. Świetnie. I teraz tak. Zacznijmy od nieco innej rzeczy niż zawsze. Czekajcie, jeszcze chwila. Coś chciałem zrobić z transportem tutaj. O, dokładnie tutaj. Teraz zapraszam was na timelapse'a. Wiem, rzadko robimy timelapse'a w trakcie odcinka, ale naprawdę muszę tutaj coś zrobić z tymi tramwajami, żeby to nie wyglądało tak, jak teraz to wygląda. Dobra. Więc zapraszam do timelapse'a. No dobrze, no i lecimy dziś zupełnie, pewnie prawdopodobnie usłyszycie inny głos niż jakikolwiek był na tych odcinkach timelapse'ach. Jakikolwiek to liczy się ze moją zmianą komputera. Ale o tym kiedy indziej porozmawiamy. Tak, robimy tutaj dookoła, tak żeby tramwaje nie wjeżdżały tam na środek. To będzie trochę problematyczne, ponieważ musimy tutaj wszystko zrobić na okrągło, więc nie wiem jak to pójdzie. Tutaj, dobra, to wybuszmy i tak, tu sobie zrobimy górą podjazd, tak jakby coś. I tu mamy trochę przystanków, trzeba je wszystkie przenieść tutaj w zupełnie inne miejsce, tak dla zasady. To wszystko trzeba poprzenosić, no. Widzicie, zresztą sami widzicie, co tu się dzieje, tak? Z pewnego nawet nie wiem, jak mnie słychać, bo jeszcze nigdy sam siebie nie słuchałem z tego komputera. Tutaj też trochę jest problematycznie. Tu poprzenośmy trochę tych przystanków. I tak. Tu. Trochę tego tu jest, tak? Jest tutaj kotłownia. Jest tu ciśnień po prostu. I widzimy, że tu jest nic. Zróbmy tylko tramwajową. No, jak się nie da zrobić tego? Przecież to przed chwilą było. Zróbmy tylko tramwajową. I tutaj, tu trochę trzeba poprzenosić. Czekajcie. Tak, tak. I tutaj drogę. Tu możemy zrobić drogę i jakieś popłyty powstawiać. Dobra. No i wracamy. No i wracamy. Na moim zegarku jest 7 minut, ale wiem, że dokładnie to nic nie odzorowuje prawdy. Więc... tak, trochę tu zupełnie to inaczej wygląda jak wcześniej,
I się szczerze powiedziawszy, jeszcze zastanawiam, czy czegoś tu nie przenieść. Wiecie, czekajcie, przeniesiemy jeszcze jedną rzecz. Wiem, że to miało być wszystko na timelapsie i w ogóle, ale tak, na pewno ten wypadek tutaj nie będzie. On mi tu w ogóle nie jest po drodze. Tutaj już bardziej. Bo tam mi trochę się ten zakręt nie podoba. Czemu ty nie chcesz tu wejść? Zakręt. Marudzisz. Wiesz o tym. Dobra, możemy zrobić tak. W sumie nawet będzie może lepiej. I ulepsz to. To i to. I poprzenośmy teraz linię. Te przystanki konkretnie. Czyli na przykład ty będziesz tu. Ty będziesz tutaj, bo tam trochę mi to przeszkadza, że tu jeździ. Ciebie przeniesiemy tutaj. I to samo trzeba zrobić z tymi przystankami. Tylko was przeniesiemy trochę dalej, aby więcej wjechało tutaj tramwajów. I zaraz się zajmujemy tym, co dzisiaj mieliśmy się zajmować. Bo wiem, to zupełnie nie powinno wyglądać. W ogóle ja nie wiem dziś, kiedy się ten odcinek wrzuci. Jak możecie się domyślać, ponieważ ja nie mam bladego pojęcia, jak to będzie wyglądać z wysyłaniem. Dobrze, ulepszmy to sobie na zwykłą drogę, bo tutaj nie jest to zupełnie teraz potrzebne. I tutaj widzę, że chyba to nam nie zaszkodzi. A może polepszy. Czekaj. Czy tu jest jakiś irytujący przystanek? Nie. No to proszę cię bardzo, wszystko będzie jeździć tą drogą. I ominiemy tutaj ten zakręt. Tutaj ci się na pewno będą cieszyć, bo tłumy tu będą, że ho, ho, ho. I tak, tu przenieśliśmy. To przenosimy. Teraz i tu jeszcze, to nie, tutaj na pewno jakiś jeszcze przystanek, o, proszę bardzo. Co? To ten przystanek robi. Wywal. Widzę, że tutaj coś z tymi przystankami. Czekajcie. Okej, okay, dobra, coś. Coś jest tu nie tak. I to bardzo nie tak. Tak, tu widzę, że nie... pomarańczową, różową linię, która biegnie chyba dwa razy tutaj z niewiadomych przyczyn. Dobra, ale jak już jedzie, to niech jedzie. No, poprzestawiamy teraz te wszystkie przystanki. Już niech będzie tak, jak to jest. Jakkolwiek zepsute. I teraz to samo trzeba zrobić z tymi liniami. Czyli to... tu poprzenosić. Nie, nie, nie. Nowej linii nie tworzymy. Nie bójcie się o to. To... i to. No. I nic tutaj już nie powinno być. Żadnych tramwajów, wszystko. Tak, ciebie możemy wyburzyć. Powinno nam to trochę usprawnić ruch, no bo przez rząd praktycznie nic już nie przejeżdża. Tu się coś rozwaliło. No, naprawiło się. Tak, świetnie. Świetnie, widzę, że wszystko się nam tu chyba udało. Tylko tu jest inna jakaś linia, która tu się nie zatrzymuje. Ja bym wolał, żeby jednak się to wszystko zatrzymywało. Tak? No. Dobra. Wspaniale. Ominęliśmy tutaj kompletnie tutaj. Tu się robią korki na górze, ale tu na górze się będą robić. I z tym akurat nic nie możemy Chociaż... czekaj. Coś tu na pewno zakręca. Możemy zrobić... w tą stronę. I proszę bardzo. I chcieliście i macie. Jak będą problemy, jeszcze można tu zbić w ogóle rondo. I teraz... ci... no dobra, oni jeszcze się nie przestawili. Ale sądzę, że... za chwilę się to nastąpi. I jakby coś tutaj, to też można poprzestawiać jeszcze wszystko. Dobrze, póki co widzę, że to w miarę sprawnie jeździ. Zobaczmy... tak, 12 minut na to straciłem, przynajmniej według mojego zegarka. Tak, teraz na pewno te drogi będą wyglądać tak, a nie inaczej. Ale mam nadzieję, że to jest tylko chwilowy problem.
Miejmy nadzieję. I jeszcze zróbmy im tutaj tylko strefy. A tu są. Tu prawie. O, zobaczcie. I omijają i jest już idealnie. Dobrze, natomiast wracając do meritum na dzisiejszego odcinka. Popyt jest cały czas... No popyt jak popyt. Nie ma go ostatnio. Zbytnio nas nie lubi. Robimy tak. Tu jest ta droga z tramwajami. I my ją sobie pociągniemy tutaj trochę dalej. Tutaj na pewno dzisiaj jakieś dużo budynków takich specjalistycznych czy coś. To sobie powrzucamy. A tutaj możemy sobie pociągnąć jeszcze tak normalną drogę. Natomiast tutaj... Tu będzie ciekawie. Ponieważ chciałbym to jakoś przerzucić przez to. Ale niestety chciałbym, ale nie wiem czy mogę. Tak, bo tu jest ta droga. Te tory tramwaj pociągowe. Nie wiem jak do tego podejść. Można puścić to niby w ten sposób. I tu przejechać sobie spokojnie. Co jest pewnego rodzaju opcją, tylko czy pytanie czy tu... O! I nawet tu można ładnie wjechać. Dobra, to... Czymś takim pójdziemy tutaj. Tu... I tu sobie wjedziemy tylko krętą. Jakby były jeszcze linie, to byśmy mieli to idealnie, ale ponieważ nie ma ich... No, chyba jest prawie idealnie. Dobra, tu sobie to podłączmy. Tak. Tu jest podłączone. No i się taka droga tutaj ciągnie. Tutaj nie wchodzimy już w to. No dobra. I tu jest jeszcze te tramwaje i pociągi. Więc tak, lecimy. Lecimy, lecimy. Czy tutaj nam cały czas upada to wszystko? Tak. Nie wiem czemu, ale ostatnio tutaj się... No widzicie, jest kompletny unhappy. Sprawda, wygrywamy, ale... No... Ale no, widzicie, co tu się dzieje. Dlatego... Tutaj chyba ci dobrze żyją, tak? No pewnie tak, bo jak jest jedno lotnisko, jest drugie lotnisko, to powinno być dobrze. Teraz, jeszcze jedno lotnisko by tu się przydało. Gdzie to lotnisko wstawimy? No otóż, byłoby wspaniale tu je zmieścić. Jednakże... Miejsca jest niezbyt dużo. To jest już zajęte miejsce, ale widzę, żebyś nawet mógł chcieć. Tylko trzeba wymyśleć jak. Dobra. Nie, czas możemy sobie włączyć spokojnie. Bo będzie przy tym. Okej. Dobrze, to jeżeli byśmy sobie poszli na taką wulgarną drogę, to czy to by nam się udało? Powiedz, że tak. Chyba nie. Trzeba to trochę oddalić. Dobrze, jak już jest to wybudowane, to sobie posłużymy tego, żeby nie to wyglądać mniej więcej tak. Proszę bardzo, trochę potracimy pieniędzy dzisiaj na takie bzdurne rzeczy, ale chyba. Okej, dobra. I teraz do mojego ideału. Jedyne co potrzeba, to przenieść to na tą wysokość, to wyburzyć i powinno mi się tu... Nie, to na pewno nie. Tak, tak, nie. Czekaj. Stąd, tu. I zobaczmy, czy teraz nam wchodzi. Jest! Idealnie. Perfekto. Teraz tak, ja bym chyba to sobie rzucił jakoś tak. O, dokładnie. Tu wyburzymy. Tu też. Drogę zaraz poprzestawiamy. Dokładnie. I teraz zakręciki. To będzie mniej więcej w tą stronę. Natomiast do ciebie to będzie jakoś tak. Ja to dobie naczuję. Nie by ktoś się zastanawiał, jak ja to robię, że to jest tak ładnie. To ja dobie naczuję wszystko. No i tak. Na pewno tutaj możemy jakieś sklepy wrzucić, ale z boku to by się przydały jakieś unikatowe budynki. Zobacz, jakieś mamy tutaj unikatowe budynki, które można by było śmiało wrzucić. Użyte, użyte. O! Ale to jest za duże, to nie. To już będą chyba tylko większe.
Chyba, że coś tutaj ciekawego znajdziemy. To miejsce jest już zajęte. Tu by się zmieściło. Tylko tu na trochę wchodzi w pas startowy. No, chyba, że będzie tego tak. Okej, okay, dobra, coś takiego. Budynek już istnieje. Budynek już istnieje, nawet go pamiętam. Budynek już istnieje, aby ładnie tutaj wszedł. To miejsce już zajęte. O, właśnie. Tu sobie przebudujemy drogę. Ten krótki kawałek. Dobra, zrobiła się noc. Tak, i ten budynek powinien nam tu śmiało wejść. Zostawmy sobie miejsce na ścieżkę. I jeszcze budynek już istnieje. Gdzie my postawiliśmy w końcu ten kosmodrom? Czekajcie. Już nie pamiętam. Nie. Budynek już istnieje, ale gdzie? Tutaj jest jakiś ten park, tu jest katedra. Chyba gdzieś tu. Tak, tutaj, obok naszego tego wielkiego budynku. I jeszcze byśmy dzisiaj popracowali też nad ogrzem, zlikwidowali, bo za to też jest jedno trofeum. Trofeum. Jeden budynek taki przydatny. Dobrze. I teraz pomiędzy tym a tym śmiało możemy dać sklepy, na które popyt jest zadziwiająco wielki. No nie. Nie wiem, czy się tu coś wybuduje. Zapomniałem, że nie ma krętych ścieżek, co nam trochę utrudnia pracę. I będą takie zakręty. Ale tu spokojnie. Tak. Sobie zrobimy ścieżkę. Tylko. Czy ty jesteś. Gdzie ty jesteś? O. A tutaj jest prosty kąt. My tu chcemy prosty. Prosto jak z mostu. Tutaj jest dobrze. No i tutaj jeszcze możemy sobie podciągnąć do tego. Czekaj. Takie tu ścieżki, proszę bardzo. Dobrze, tak. Prądu nie macie. No nie macie prądu, bo wam nie dostarczyłem. Nie bez powodu. Tutaj myślałem, że już to się zda. Tak. Stąd sobie pociągniemy. Tu widzę, że dochodzi prąd. Wywalmy. Zaraz jeszcze tutaj podciągniemy pociągi, bo też są, a przydać się mogą. Woda. No to pod tą całą drogą mam pomysł, żeby puścić tą wodę. Woda zagrzewania, żeby nie było. To też by się przydało, żeby było okrągłe linie, ale tego akurat nie ma ani na komputerze, ani na tym. Tak, mam nadzieję, że nawet chociaż w tym tygodniu trochę mi to przeszkadza, ale jego niepojawienie się chyba jeszcze bardziej by mi przeszkadzało, więc... No nie wiem, sami. Zmianego, czekajcie. Nie. Tu możemy jeszcze kręcić, bo już to byłaby przez dalej, by nam to pousuwali. Dobrze. Prąd. Czekaj, czy ty nie... Naprawdę? Seriously? Dobra, macie. I teraz tak. Tu by im się przydał tramwaj. No wiem, to było do przewidzenia. Taksówka też. Ale do taksówek to tutaj im zrobimy specjalną drogę. Z rowerkami. Jak żeby inaczej. Teraz tylko jakby, gdzie by ją... O, widzę, że już jest jakiś samolot, co mnie bardzo cieszy. A tutaj sobie zrobimy taką drogę krótką. Tak, z rowerami. Żeby nie było, że tutaj nie można. Proszę bardzo. Taksówki. I coś takiego. I dla tych taksówek, o, taksówki oczywiście jest na nie zapotrzebowanie, więc wyjadę od razu. Tak, ale żeby ktoś się skarżył na taksówki i mi o tym powiedział, to nie, skądże znowu. Czekajcie. O, proszę bardzo. Jeszcze im tu ścieżkę puścimy. Tak, samoloty już tu powinny działać. To jest jeszcze czwarte teoretycznie lotnisko. Jeżeli w mega lotnisku są dwa. No a są dwa. No i tak. Nasz popyt jest... No właśnie, nie ma go. Dobrze. Na odreagowanie, że popytu nie ma. Puśćmy sobie Bambaja. Ale widzę, że to są chyba taksówki. Oj, leci samolot. Czekajcie. Zaraz zajmiemy się tym. Że leci 14... Zaraz, co on zrobił? Międzylądowanie czy co?
Aha, wystartował. 16 osób ląduje, a tamten co robił? Żem, przepraszam bardzo. Nie udało mu się wylądować i go around? No ma, nieważne. Tak, tutaj jeszcze jakby coś, jakby było mało, to komunikacja miejska jest zdrowa, ale widzę, że samolotów to tu jest dużo. Ale co on zrobił? Widzieliście to? On nie potrafi wylądować tu. Dobre. To jest naprawdę ciekawe. Dobrze, tak, ponieważ tutaj zbyt nie ma miejsc, co by tu się ten tramwaj zatrzymywał. To może jak go puścimy tutaj, to damy przystanek jeden taki symboliczny. Tu jest naprawdę wjazd. Ale nic tu nie jedzie. I ja bym dzisiaj się też tym zajął. Proszę bardzo. Jedzę zadowolenie. I im tu puścimy to jakoś. Tylko tak, tutaj nie widzę, żeby ten miał dróg. Nie ma w ogóle dróg. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Tak, dotąd i tu sobie pojedziesz. Czy tu się da zrobić? A, tu się da zrobić ładne, proste przejście. A nie, to jest szpital, no jasne. Da się zrobić ładne, proste przejście. Oczywiście, że nie. To gdzie? Może tu, tuż obok szpitala by się udało. Tu. Nie, tutaj też jest coś kolejnego. No jasne, oczywiście, że się nie da. Dobra, tu się da. I nie marudzą zbytnio. Ulepsz. I lecimy dalej z tym. Tu. A tutaj. Serio? Teraz mi to dopiero mówisz? No niech rzecz ty się smażysz w piekle. Nie tu. Tu to jest zajęte. Przez to jest zajęte, no niby. Wiedz, żeś mnie nie denerwuj, no. Tu też jest zajęte. Tu nie jest zajęte. No, świetnie. Dobra. Mi się zaszczęło już do łazienki, że było mało. Tu. No i tutaj. W ogóle tutaj nie działa przycisk przytrzymania, to by się przydało. Krzyżyka. I by szybko się to robiło. Dobra. Tramwaj. Lecisz dalej. Później jedziesz tu. Podobno będziecie zadowoleni. Tu. Tutaj. Tu jest ta droga, to już nie coś będzie. Tu jest ta kolejna droga. I tu jest autobus, więc tutaj to tak bardziej symbolicznie przy tych wjazdach i zjazdach. I tutaj z powrotem. I teraz tak, jedziesz tutaj. I tutaj za rzekę. Tutaj do tego było stopa. Póki co. Tu jest drugi przystanek. A, czekajcie. Coś z Rzym zepsuł. Tutaj chyba będzie lepiej. Tu widzę, że tu jest przystanek. No ma, lecisz tu i tu jakoś trzeba zawrócić. Tu widzę magiel. Jakżem ja tu mam zawrócić? Okej, dobra, widzę drogę. Tak, ta linia tramwajowa jest ewidentnie długa. Tutaj. Teraz tak, tu sobie jedziesz, tu sobie podjedziesz. A tutaj, nie, sklepy się nie będą chyba nam tu budować przez jakiś długi jeszcze czas. Co jest rzeczą niezadowalającą. Możemy tu już zawrócić, ale jeszcze podjedźmy tutaj do tej głównego hubu, bo why not? Tak. Tu w innym miejscu nie będzie przystanek, czemu nie. To jest drugi tramwaj i więcej ja tu już naprawdę nie chcę wciskać, bo co za dużo, to też niezdrowo. I tutaj jedziesz. Tutaj jedziesz. I tutaj. Tutaj nic nie ma. Okej. Nie to nie. No i wracasz. No, nareszcie. Już widzę, że jest sporo oczekujących, ale was. Czekajcie, czy ja usunąłem naprawdę przystanek?
Serio? Usunąłem im przystanek. No jest. Dobra. Wchodzę na przystanki. Okej, tak, to będzie się chwilę dobić. I drugą trasę, jaką będziemy chcieli zrobić. No dobra, to jeszcze jeden tutaj wjedzie. To będziemy mieli tuż komplet. Tutaj. Tutaj. I tu już koniec jest twojej trasy po tej stronie rzeki. Masz tu przystanek. Tu przy moście. Tak, to jest w ogóle swój bardzo duży most. Tutaj. Tutaj. Tutaj też się zastanowimy, jak ty sobie wrócisz, ale chyba mam pomysł. Tu na odwrót po prostu będzie. W sensie, czekajcie, może możemy puścić niby gdzieś tutaj bardziej do całego miasta. Jak już robimy tutaj tak, tramwaje, nowe lotnisko, takimi dzisiejszymi rzeczami zajmujemy. Czy tutaj jest to duży tramwajowy? No taki sobie. Chyba pójdźmy to prosto. Ale gdzieś to miało, czekaj, zawrócić. Dobra, to nie tutaj. Tutaj zawracasz. Tutaj. Działa to czy nie? Działa. O. To będzie kolejny stop. Tutaj się robią korki, ale tutaj to mnie na razie nie interesuje. I tu wjedziesz sobie w to centrum wszechświata. I tu sobie spokojnie pojedziesz. Tutaj jest kolejny przystanek, tak. Chociaż nie, czekaj, nie, tutaj nie będzie przystanka. Tu będzie kolejny i ty sobie wrócisz tędy. Tak, żeby było trochę tego. Tam będzie jeden tylko jeździć póki co. Dobrze, gdzie mamy nasz finish? Tutaj widzę, że trochę ten... Nie, ten tramwaj to naprawdę tutaj ma niezłego hard rocka tymi ptasami. On tu trochę się najeździ. Na niego to może trochę wyjechać tego. No dobrze. I jeszcze ostatnią rzeczą, którą tutaj byśmy postawili. Widzę zegarek, spokojnie. Mam czas. Pod kontrolą podobno. Z tych rzeczy, które tutaj się jeszcze przydadzą, to będzie na pewno tutaj zejście do podziemi. Tutaj będzie zejście. To się tam chyba połączy. I tu gdzieś będzie wyjście. Dobra, nie. O, tu będzie zejście. I tu będzie przejście, no bo jednak jakoś trzeba będzie tutaj chodzić. Przemieszczać się z tym wszystkim, co nie? Nie, to się było do przewidzenia. Tak, ale samo to zobaczcie, tutaj jest ich za dużo teraz. Wow, kolego. 11. Nie, samolot. 14 odlatuje. Ten w ogóle zniknął. Wszystkie, które przylatują, to znikają, a które odlatują, to... Zresztą widzicie. Dobrze, pociągi puśćmy, zlikwidujmy tam ogrzewanie i kończymy naprawdę, bo to też dzisiaj... Dziś też miał być krótki odcinek, tak dla zmiany. Kiedy widzenasz mówi, że ma być krótki odcinek, a jest jak zawsze. Ej. Ty. To ma wyjechać na powierzchnię. Tak jak ja chcę. A nie tak jak ty, gro, chcesz. Dobrze. To jest dobrze. Swanego, no niestety, jak może zauważyliście, wcześniejszego dostępu do dodatku nie dostałem, więc... Mówi się trudno. Może... Nie, już teraz troszkę nie ma sensu pisać do nich, żeby... Może dali to. Mieli dać. Nawet nie dostałem odpowiedzi zwrotnej, że nie. Nie, sorry, nie. Szkoda. Bym wam wcześniej to nadawał. Bym mi zrobił reklamę. No, no, nie to nie. Nawet oni nic nie dają. Może jeszcze nie jest gotowy, albo jest tak jak zawsze. Pewnie jakbym prosił na komputer, to bym może dostał. Mówicie, komputer to... To jest ich główny system Cities. Dobra. Podłączone i puszczamy pociągi stąd. Tutaj jedzie. A, i tutaj wjeżdża. A, no to bardzo, bardzo przyjaźnie. Bardzo stąd, tu. Tam się chyba cieszą. A nie, to jest stacja metra. I tu. Tu budynków jest jakże zawsze wielce. Oj, pad mi pada. Nie uwierzycie, ale po jakimś czasie naprawdę nawet pad mi pada.
A ja ostatnio go... No nie wiem, kiedy ładowałem w sumie. Dobrze, tutaj jeszcze by się przydał jakiś ładny park. A ja znam ładny park. Jest tutaj. Proszę bardzo. Nie jest ładny, jest piękny. I tutaj sklepy. Tak, zobaczymy, czy się pojawią sklepy. Raczej bym w to wątpił, ponieważ nasz popyt jest mały, a jeśli już no coś się pojawia, no to na przykład tak jak teraz na przemysł. Przemysł możemy tutaj jeszcze rozwinąć. Szczerze powiedziawszy. Tak, bo tutaj jeszcze da się trochę przemysłu, tylko chciałem jeszcze zacząć trochę tego nowego, ale tu im się surowce kończą, więc no to trudno. I nie postawiliśmy jednej rzeczy, którą chciałem zrobić, ale to zrobimy pewnie w poniedziałek, czyli postawimy gdzieś w centrum dworzec towarowy, aby ludzie mogli odbierać swoje towary. I jeszcze, jeśli jeszcze coś dzisiaj mam zrobić, to na pewno znaleźć i wyburzyć. To nie było to. Gdyż chciałbym usunąć wszystkie tego typu rzeczy, ponieważ one są mi tu naprawdę zbędne. Dobrze. Chyba ich tu więcej nie widzę. Jeśli nie licząc tego cmentarza, który jest pełen, trzeba go opróżnić. Tam się coś zbagowały te przystanki tutaj. I na to nie da patrzeć. To są autobusowe. Nie. Ja chcę... Czekaj. Jest tu coś takiego jak mapa ogrzewania. I patrzymy sobie pięknie. Tak, tutaj jest to, co mnie interesuje. Tu też. Dobrze, zobaczmy. W związku z tym... Zobaczmy, czy ogrzewania im tu trochę nie spadło. Nie, cały czas jest na poziomie. No, super. To są tory kolejowe. Dobra, to z tym będziemy później coś kręcić. I zobaczmy, powinien się pojawić nowy budynek. Z kategorii zima. Czy to jest ten? Dostęp do ogrzewania. Ktoś nie ma dostępu do ogrzewania? Co? Dobra, zaraz zobaczymy. Albo nie dzisiaj. Zapełni jeden skład śniegu. Ej, to my chyba nawet tego nie musieliśmy robić. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tak trochę dziwnie skończyliśmy, ale no dobra. Mamy tutaj lotnisko, na pewno się nim dzisiaj zajmiemy. Pociągi. Ludzi trochę mniej, sklepów jeszcze mniej, więc tak naprawdę to jest tylko dla tych tutaj, co są. Ale ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz. Ale ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam spodobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. O, ale fajnie się rozpala miasto. Cześć!